Cześć, witam Cię serdecznie w tygodniówce JS, w której rozmawiamy sobie o ekosystemie javascriptowym, czyli o TypeScriptie, o javascriptie, o frontendzie, backendzie, dużo też mówimy czasami o Reakcie, dzisiaj będzie trochę o CSS-ie, o Node oczywiście i ogólnie o przeglądarkach, czy ze sobą współpracują, czy są dalej wojny przeglądarek, wszystko Wam za chwilkę powiem. Więc nie przedłużając, zacznijmy od pierwszego newsa, a mianowicie właśnie pojawiła się wersja TypeScriptu 4.6. Moglibyśmy sobie tutaj przejść przez tą listę zmian i jeżeli byśmy tak zrobili, to też by powiedział Kuba, już chyba ten news był jakiś czas temu przynajmniej, dlatego że mówiliśmy o tym, że można na przykład kod robić przed super i jest jeszcze kilka innych rzeczy, tak? Ponieważ mówiliśmy już jakiś czas temu o becie wersji 4.6, tutaj się w zasadzie dużo nie zmieniło, po prostu 4.6 wyszło z bety, wyszło z RC wersji i teraz jest to wersja, która jest po prostu stabilna, więc możemy już korzystać z dobrodziejstw właśnie najnowszego TypeScriptu wersji 4.6. Fantastyczna wiadomość. Kolejną ciekawą rzeczą jest socket. Socket generalnie raczej nie jest bezpłatny i to jest dosyć dziwne, że on się tutaj pojawia w związku z tym, bo to się rzadko zdarza generalnie w tygodniówce, ale pokazuję go jako ciekawostkę, że rynek nie znosi próżni może w ten sposób. I zobaczcie, mieliśmy ostatnio dużo newsów związanych z tym, że coś się działo w NPM-ie, ktoś coś usuwał, ktoś dawał jakiś brzydki kod, ktoś dawał w ogóle wirusy do środka. No teraz jeszcze mamy w ogóle operację specjalną albo wojnę po prostu. I generalnie też się może tak dziać, nie? Że też różne dodatkowe rzeczy są wrzucane do tych paczek. No nie wiadomo, co się będzie działo, słuchajcie. To jest poważna sprawa. Więc powstała firma, która tutaj jest takim buforem właśnie pomiędzy, zresztą nie jedyna to jest firma, bo oni tutaj też wymieniają konkurencję, właśnie pomiędzy NPM-em, systemem paczek, a generalnie naszymi własnymi projektami. Oni mają zadbać o to, żeby te paczki, które do nas wychodzą, na pewno były aktualizowane w taki sposób, że są tam dobre rzeczy, że tam nie znajdują się właśnie jakieś wirusy, jakieś podejrzane dziadostwa, mówiąc krótko. I tu jest wypisane kilka sposobów, w jaki to robią, więc myślę, że to jest taka dosyć ciekawa rzecz, można się zainteresować. Ja myślę, że prędzej czy później to, że się pojawiają jakieś tam firmy, to też będzie doprowadzało do tego, że będą się podobne inicjatywy pojawiały gdzieś tam bardziej open source'owe, chociaż akurat to jest rzecz, która wymaga dużych zasobów, wydaje mi się, ludzkich. Jednak potrzebne są osoby, które w jakiś sposób weryfikują pewnie te paczki, które się pojawiają, przynajmniej w tych najbardziej znanych i tych najbardziej zaufanych paczkach. Co to jest kolejny news? Kolejna rzecz, mówimy teraz już o JavaScriptie, przed chwilą mówiliśmy o rzeczach związanych z NPM-em bardziej. Tutaj mamy taki artykuł bardzo podstawowy, ale ja też lubię wrzucać generalnie, jeżeli coś jest niedawno napisane, a jest przystępne, jest fajne. Więc dla osób, które na przykład się zastanawiają, skąd się biorą właściwości, skąd się biorą metody na właśnie prymitywnych wartościach, które nie są obiektami, więc one nie mogą mieć same w sobie właściwości jakieś właśnie metody. No to jest bardzo prosto opisane, generalnie to nie jest trudne zagadnienie, natomiast bardzo fajnie to jest opisane, zobaczcie od A do Z, skąd się co bierze, jak dokładnie ta konwersja niejawna jest pod spodem dla nas przeprowadzana, w jaki sposób ona w ogóle istnieje właśnie w JavaScriptie, więc jeżeli ktoś ma ochotę się wgłębić w ten temat, na pewno warto sobie to poczytać. Kolejny news, również JavaScriptowy, i tutaj sobie trochę pokrytykuję, chociaż nie pozwalam sobie na to zbyt często, a mianowicie, zobaczcie, tutaj mamy tak, the most modern JavaScript I know, i tutaj autor twierdzi, że to jest w ogóle piękniejszy JavaScript, jaki widział, prawda, Wild na przykład, brawo autorze, lub autorko, chyba autorze, i na przykład, co mi się podoba, że nie ma średników i że to jest taki nowoczesny JavaScript. No to nie jest nowoczesny JavaScript, tak w JavaScriptie zawsze było i nie uważam swoją drogą, żeby to było specjalnie dobre. Ja nie jestem zwolennikiem niewystawiania akurat średników w JavaScriptie, no i to nie jest na pewno nic nowoczesnego. Poza tym na przykład nie widzę tutaj użycia pól prywatnych chociażby i to byłby nowocześniejszy na pewno JavaScript, gdzie tutaj znalazłoby się dla tych, myślę, kilka z tych rzeczy przechowywanych właśnie w tym kodzie takie zastosowanie, że można by to zrobić w polach prywatnych. No ale to opinia oczywiście jakaś tam jest, osoby, która sobie pracuje w JavaScriptie i oczywiście tutaj, żeby nie było, że tak narzekam, to nie o to chodzi, po prostu to jest osoba, która bardzo dawno temu korzystała z JavaScriptu i teraz postara się w jak najmniejszym kawałku, fragmencie kodu, czy coś faktycznie, powiedzmy, dla tej osoby robi, pokazać, jak bardzo ten JavaScript się oczywiście zmienił. Też bardzo fajne, ciekawe. Jeżeli ktoś przespał ostatnie kilka lat, to tym bardziej. No i teraz zaczynają nam się newsy związane z przeglądarkami. The Fast and the Curious. Bardzo fajna rzecz, a mianowicie o tym, że Chrome się stał bardzo szybki i udało się osiągnąć nowy kamień milowy, a mianowicie 300 punktów w takim teście, który ocenia szybkość właśnie przeglądarek według Apple'a, a właściwie ich responsywność. I to właśnie te 300, to już powiedziałem chyba.
I się okazuje, że aktualnie na przykład Chrome jest 7% szybszy od Safari. To może nie robić wrażenia, ale zobaczcie, co jest w ogóle ciekawe, że odkąd pojawiła się wersja na M1 Chroma, to generalnie do teraz minęło 17 miesięcy i 43% szybsza, nie? Także widać w ogóle fajny potencjał też M1, tak myślę, że dosyć fajnie to pokazuje. No i z drugiej strony oczywiście cały czas to parcie Chroma, żeby było szybciej, szybciej, szybciej. I to jest fajne, bo jeżeli ktoś uważa, że te liczby nie mają znaczenia, bardzo fajnie tutaj jest napisane na wstępie. Biliony tak naprawdę urządzeń klienckich, które są podłączone do sieci internet, te milisekundy potem tak naprawdę w skali nawet naszego życia, tak? Czy naszego dnia, czy naszego na przykład roku, robią ogromną różnicę, być może. Tak twierdzi tutaj zespół Chroma, czy się z tym zgadzacie? Ja na pewno tak. Working together on Interop 2022. Ciekawe bardzo, bo to jest w ogóle z WebKitu tutaj informacje, więc mamy tak właśnie, że Apple tutaj jest najważniejszy, jako na pierwszym miejscu. I kilka innych jeszcze firm w 2022 stwierdziło sobie, że chcą, żeby kod, który piszemy w przeglądarkach, działał jednakowo w tych sferach, o których tutaj właśnie mówią. Możecie sobie zresztą tutaj zobaczyć, one są fajnie wymienione, tak? Czyli generalnie związane z CSS-em, z tym, jak są pewne rzeczy, na przykład styki robione fixed, ale dużo rzeczy CSS-owych i związanych z layoutem. Tutaj przede wszystkim o takich rzeczach właśnie mówimy i nawet mamy na to generalnie, na czym się skupiają właśnie w danym roku, co uważają za takie spełnienie faktycznie tych różnych obowiązków, żeby te przeglądarki ze sobą dobrze współpracowały, żeby kod, który napiszemy raz, tak samo jednakowo działał w różnych miejscach. Bardzo to jest oczywiście fajne i sympatyczne. Mówię, to głównie dotyczy rzeczy związanych z CSS-em i tak dalej, więc niestety jak szukałem tutaj na stronie notifications, to mi nic nie napisało, ale Apple raczej notyfikacji, chociaż ostatnio mówiliśmy, że jest szansa, że wprowadzi niedługo, to może. Ale na pewno to nie dotyczy tego. Kolejna rzecz związana z CSS-em, słuchajcie, bardzo fajna rzecz i myślę, że to coraz częściej będzie przydarzało nam i przytrafiało i przydawało. A więc mamy bardzo fajny artykuł od A do Z, w jaki sposób budować layouty w ten sposób, żeby one były dostosowane do urządzeń, które mają dwa ekrany, czyli na przykład ten Microsoftu, tak, jak nie pamiętam, jak on się nazywa, możecie mi napisać w komentarzu, bo zapomniałem, albo na przykład dla Foldable, tak, czyli tych wszystkich składaków, którymi się cały świat technologiczny jara. Ja się nie jaram. O właśnie, Surface Duo 2 to stan Microsoftu, no i mamy oczywiście jakiś Galaxy Z Flip, Foldy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny artykuł, dlatego że on pokazuje, że są gotowe tak naprawdę rozwiązania CSS-owe, ale nie tylko to pokazuje. Oprócz tego mamy również pokazane, i to fajniejszy mi się daje nawet część tego artykułu, zaprojektujemy sobie od A do Z taką stronę internetową, która dobrze się prezentuje, i to zobaczcie, mamy w ogóle pokichane czasy, nie? Mobile first, wiadomo, że to jest fajne podejście, najpierw robimy dla urządzeń mniejszych i teraz trzeba będzie mobile first, potem foldable second być może, a potem nie wiem, desktop third, tak? Albo cokolwiek. Trzeba będzie po prostu wziąć pod uwagę różnego rodzaju. Wracamy trochę do tych czasów, jak tych komórek było dużo, nie? Ale fajnie tu jest właśnie pokazane, jak można sobie zaprojektować od takiego zwykłego namalowania sobie na kartce, żeby to doświadczenie było fajne w każdym rodzaju medium, jakim odczytujemy po prostu daną stronę internetową. Więc myślę, że na pewno będziemy w takich czasach, gdzie będą się te urządzenia coraz częściej pojawiały, na pewno ten artykuł się wszystkim frontendowcom w związku z tym przyda. Kolejny artykuł, to jest, do czego nie potrzebujecie JavaScriptu, i to też troszeczkę jest związane z CSS-em, bo tu nie jest napisane, że będzie robić urządzeń hardware'owych i tak dalej w tym w JavaScriptie, można, czemu nie. Tutaj są faktyczne, praktyczne porady, jakie rzeczy nie potrzebujemy. Na przykład, żeby animować SVG, tak? Okazuje się, że możemy sobie to normalnie zrobić, właśnie pomijając JavaScript, a generalnie dobrą taką zasadą jest, że jak można coś pominąć w JavaScriptie, to prawdopodobnie to będzie szybciej działać, jak to zrobimy na przykład właśnie przez CSS-a, tak? Czy przez SVG. I mamy kilka takich rzeczy. Sidebary na przykład, to jest bardzo ciekawe, że też naprawdę możemy sobie to zrobić bez totalnie użycia JavaScriptu i kilka różnych innych rzeczy. Więc na pewno warto sobie to zobaczyć, jeżeli robicie frontend i chcecie, żeby on był nieco nowocześniejszy i nieco właśnie szybciej działający, na pewno fajny artykuł, polecam. Ale dzisiaj dużo było frontendu. Teraz trochę backendu, a do backendu akurat mamy kilka paczek ciekawych, które mi wpadły w ręce. Być może uznacie je za ciekawe. Pierwsza z tych paczek to jest Exeka i to jest do uruchamiania różnych procesów. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że jestem ciekawy, czy argumenty, które tutaj są, dla niektórych z Was trafią. Do mnie na przykład nie trafiły, niekoniecznie, bo dla mnie nie ma jakiegoś większego problemu korzystania właśnie z wbudowanego modułu Child Process do NPM-a. Ale tutaj twierdzą, że jest dużo plusów, tak? Między innymi, co tutaj mamy ciekawego, na przykład, że jest w promisach. To na pewno jest fajne, natomiast umówmy się, nie jest trudno opakować w promisy już to co jest w child process, tak?
Kolejna rzecz na przykład, że działa na Windowsie. Fantastycznie, ja używam Windowsa i też mi jakoś to działa. Więc ten domyślny, tak? Więc są tu jakieś argumenty oczywiście. Być może dla części z Was, którzy uważali, że praca z tym domyślnym modułem natywnym nie jest zbyt przyjemna, nie jest zbyt fajna, być może uznacie, że właśnie ten komponent, czy ta paczka exeka jest właśnie dla Was. Inna paczka, z której ja znowu być może skorzystam, jest duża szansa i ma nową wersję, to jest... nie podejmę się próby wymówienia tego. Noem, niech będzie. To słuchajcie, to coś ciekawego, to jest troszeczkę jak ORM, ale dla Redisa. I to dodatkowo napisane w TypeScriptie. I to mi bardzo się spodobało, te połączenie, dlatego że ja generalnie jestem zwolennikiem oczywiście TypeScriptu i bardzo mi się podoba szybkość działania Redisa. Chyba Wam już kiedyś o tym mówiłem, ale robiłem sobie takie badanie wewnętrznie, porównując do różnych baz danych, nawet takich, które są, do których dokumentacji, żeby dostać, to jest ciężko. Które potrzebują ileś tam terabajtów przestrzeni i muszą mieć 100% zużycia CPU, że nie można żadnego innego procesu w ogóle uruchomić. Cudawianki, fajne rzeczy. I się okazało, że to naprawdę takim bardzo modelem, który dobrze działa, to jest po prostu postawienie zwykłego cache'a na Redisie i to też działa. A tu jest krok dalej. Zrób bazę danych na Redisie, ale zrób to w wygodny sposób, używając właśnie Orma. Dlatego uważam, że może to być coś naprawdę fajnego. Nie miałem okazji akurat z tego Orma Redisowego korzystać, na pewno inne też są. I na koniec, słuchajcie, książka jest, bo wiem, że Was ostatnio zaciekawił ten temat. Mówiliśmy sobie o Raście właśnie i dużo osób chce Rasta poznać, czyli jak sobie przejść z Rust, z JavaScripta na Rasta. Ściągnąłem tutaj nielegalnie książkę dla Was, 166 stron. Ona ma właśnie takie wprowadzenie dla osoby, która programuje w Node.jsie, jak przejść na Rasta. Wrzucę Wam na chomika i dam linka, a tak całkiem serio oczywiście to jest po prostu dostępne za darmo. Możecie sobie z tego korzystać, jeżeli ktoś właśnie jest zainteresowany Rastem. Dziękuję Wam bardzo. To już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą tygodniówkę JavaScriptu, a ja Was zapraszam ponownie, pewnie za circa about tydzień. Do zobaczenia, cześć!